Chciałbym krótko opowiedzieć o dwóch nożach produkcji Project Render i Forgen Blades. Jeden nóż to nóż mniejszy, nazywa się Scout. Jest to nóż dla osób, które mają nieco mniejsze dłonie. Nóż survivalowy, którym świetnie możemy popracować z drewnem w lesie. Możemy wykopać dołek. Jest mały, więc nadaje się do walki wręcz. Drugi nóż jest to projekt, również projekt Ranger i Forge the Blades. Jest to nóż nieco większy, cięższy, typowy nóż do pracy w lesie. Tym nożem zetniemy bez problemu grubszą gałąź. Przy chwycie za rękojeść ma swoją odpowiednią masę, dzięki czemu możemy nim popracować. Możemy tą masę zmniejszyć poprzez skrócenie, tutaj jest specjalny dołek, dzięki czemu możemy na przykład naskrobać wiórek. Każdy z tych noży posiada pochwę z możliwością montażu na lewą, prawą stronę, także nóż jest przewidziany dla lewo i prawo ręcznych. Dlaczego wspomniałem o tym, że nóż Scout jest dla osób z mniejszymi dłoniami? To nie znaczy, że dedykowany jest dla młodzieży, dzieci czy kobiet, bo nie każdy ma dużą dłoń, taką jak ja. Natomiast ten, no już jest nieco grubsza rękojeść, co powoduje, że nie każdy będzie czuł komfort pracy z tym nożem. Ten nóż jest mały, poręczny, można go schować w zasadzie wszędzie. Ma dodatkowo linkę, gdybyśmy potrzebowali skorzystać z niej w terenie. Obydwa modele są dostępne na mojej stronie. Zapraszam do zakupu i do zajęć z Project Ranger. Subskrybujcie kanał Andrzej Nowak Project Ranger. Zapraszam.